Piękny list. Piękny list ojca Pio. Mówi o objawieniu, jakie otrzymał od Pana Jezusa. Objawienie, praktycznie to jest objawienie serca Bożego. Ten list jest piękny i pokazuje naprawdę ważną sprawę na ten miesiąc serca Jezusowego, aby ten miesiąc serca Jezusowego z ojcem Pio też był takim miesiącem naprawdę dawania czci Panu Bogu, czci temu sercu, które jest nieskończonego majestatu, które ma ogromną miłość, które jest ogniem gorejącym, tak płonie. Warto to poznać, jaki żal ma ojciec Pio, jaki ma żal Pan Jezus wobec, żali się ojcu Pio po prostu. Warto to poznać i wziąć to do serca, że tak powiem, wziąć to do serca tak prawdziwie. Sama Maria. Słuchaj, mój Ojcze, uzasadniony skarb naszego najsłodszego Jezusa. Dochodzimy do sedna tego listu dzisiaj. Bardzo wstrząsające to jest, co mówi tutaj Pan Jezus do ojca Pio. Jakoż nie z wdzięcznością odpłacają mi się ludzie za moją miłość. Byłbym przez ich mniej obrażany, gdybym pokochał ich mniej. Jaka to jest po prostu bezgraniczna miłość. Mój Ojciec nie chce ich znosić dłużej. Chciałbym przestać ich kochać, lecz... I tutaj Jezus zamilkł i głęboko westchnął, następnie kontynuował. I lecz... Lecz niestety... Moje serce jest stworzone, by kochać. Słabi i nędzni ludzie nie czynią wysiłku, aby zwyciężyć siebie w czasie pokus. I co więcej, rozkoszują się swoimi nieprawościami. Dusze szczególnie ukochane przeze mnie, gdy są poddane próbie, zawodzą mnie. Dusze słabe popadają w zniechęcenie i rozpacz, dusze silne obojętnieją. Zostawiają mnie w kościołach samego w nocy, samego w dzień, nie troszczą się więcej o najświętszy sakrament ołtarza, nie mówi się o tym sakramencie miłości, a nawet ci, którzy mówią o nim, niestety robią to z obojętnością i oziębłością. Moje serce jest zapomniane. Nikt już więcej nie troszczy się o moją miłość. Jestem ciągle zasmucany. Dla wielu ludzi mój dom stał się teatrem rozrywek. Nawet moi słudzy, na których zawsze patrzyłem ze szczególną miłością, których ukochałem jak źrenicę własnego oka, którzy powinni pocieszać moje serce przepełnione goryczą, oni powinni pomagać mi w zbawieniu dusz. Kto uwierzyłby w to, że od nich muszę doznawać niewdzięczności i lekceważenia? Widzę, mój synu, że wielu, tutaj zamilkł, łkania ścisnęły mu gardło, płakał dyskretnie, postępując obłudnie i zdradzając mi świętokradzkimi komuniami, depcze światła i siły, których ich obdarzam nieustannie. Jezus nagle się uskarżał. Mój Ojcze, robi mi się niedobrze. Gdy widzę, że Jezus płacze, czy doświadczasz tego także? Mój Synu, dodał Pan Jezus, potrzebuję ofiar, aby uśmierzyć słuszny i boski gniew mojego Ojca. Odnów dla mnie ofiarę z całego siebie i uczyń to bez żadnych ograniczeń. Mój Ojcze, ofiaruję ofiarę mego życia odnowiłem mu. Jeśli doznaję jakiegoś uczucia smutku, to tylko w kontemplacji Boga boleści. Jeśli ci to odpowiada, to próbuj znaleźć duszę, które ofiarowałyby się Panu jako żertwy ofiarne za grzeszników. Pan Jezus ci w tym pomoże. Bardzo mocne słowa to jest u Pana Jezusa. Pana Jezusa do ojca Pio. Nawet nie wiedziałem, że ojciec Pio otrzymywał objawienia takie, otrzymywał takie słowa od Pana Boga, że taki był bliskiej relacji, że tak rozmawiał z Panem Bogiem. To jest bardzo ważne. Jesteśmy w miesiącu czerwcu, miesiąc, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Piękna pobożność. Piękna pobożność, która była w Kościele od dawien dawna. Tylko ona wypłynęła w XVII wieku głównie, w XVII na światło dzienne. Wielu świętych mówiło, święty Paweł zaczynał mówić o sercu Bożym. I to jest bardzo ważne właśnie też zastanowić się nad wynagradzaniem za grzechy. I co jest, ja tutaj muszę powiedzieć bardzo mocno też, niestety widzimy, ten miesiąc czerwcowy na zachodzie i w Polsce też jest staje miesiącem propagandy sodomii. Propagandem grzechu, egalitaryzmu, grzechu sodomii też. Promuje się różne marsze, na których promowany jest ten grzech.
na którym się wmawia ludziom, że tacy się urodzili, wmawia się, że są jakieś geny, które takie tworzą. Żadne badania naukowe tego nie potwierdziły nigdy. Po prostu nawet jeden z ważnych periodyków naukowych, słyszałem o tym parę lat temu, o tym pisał. I to jest ważne, więc zamienia się po prostu miesiąc oddania czci Panu Bogu, miesiąc oddania czci tej miłości, jaką Pan Bóg ma do nas. Bo to serce to jest co ważne. My w tym nabożeństwie faktycznie oddajemy cześć sercu, temu narządowi też. Bo ta cześć do serca, ona przypomina nam, o wiele łatwiej nas sprowadza do Pana Boga. To obrazuje tą miłość Bożą. To jest ogromna, ogromna miłość. Nieprzejednana po prostu. Nieprzejednana, tylko trzeba iść do spowiedzi. Masz grzechy na sobie, masz jakieś... Idź do spowiedzi, tam poznaj to serce. Wywal z siebie ten grzech, wywal z siebie ten smród grzechu. Tak trzeba to powiedzieć jasno. Bo tak jak Ojciec Pio, będziemy to zaraz sobie... To jest straszne po prostu, jak ten miesiąc się zamienia. To też my powinniśmy, jeżeli jesteś podopieczny Ojca Pio, jeżeli chcesz podążać za Ojcem Pio, wynagradzaj Bogu. Wynagradzaj i miej też to na uwadze, żeby wiedzieć, za co wynagradzać. Trzeba też wiedzieć o tej ohydzie, jaka dzisiaj się dzieje. Po prostu nigdy w historii świata nie było tak, żeby grzechy przeciwko naturze, grzechy przeciwko porządkowi Bożemu były wychwalane. Były wręcz mówione, że są lepsze. Lepszy jest taki styl życia, a nie inny. Jakoż niewdzięczność odpłacają mi się ludzie za moją miłość. Popatrz. Krzyż. Krzyż, miłość Boga na krzyżu po prostu. Święty Alfons, pamiętam, mówił o tym, że Pan Jezus mógł umieć za każdego z nas przejść tą mękę. Wystarczyła jedna kropla za każdego z nas, za ciebie, za mnie, za twoich sąsiadów, twoją rodzinę, całą Polskę, całe Niemcy, Francję, Włochy, wszystkich ludzi w historii. Umarł raz, a mógłby, jakby chciał, to by taka jego miłość jest nieprzejednana po prostu. Jest gorsze, jak my się odpłacamy za tą miłość, że zaczynam rozważać tą miłość, to może to cię pociągnąć do praktyki wielkiej cnoty. To jest bardzo ważne. Byłbym przez nich mniej obrażany, gdybym pokochał ich mniej. Wiesz, Pan Jezus sobie mówi po prostu, tak ich ukochałem, tak nieskończenie, tak bardzo, że gdybym ich mniej kochał, to by była mniejsza zniewaga po prostu. A tak jestem obrażany. To jest niezwykłe po prostu, jak Bóg nas kocha w takim wypadku. Jaka to jest miłość, jaka to jest świętość po prostu, nieprzejednana. Mój Ojciec nie chce ich znosić dłużej. Bóg jest sprawiedliwy, trzeba sobie jasno powiedzieć, dlatego tego nie jest w stanie znosić. Chciałbym przestać ich kochać, lecz... Tutaj głęboko wesoło na samym końcu. A więc widzicie, bardzo tutaj mocno Pan Jezus żali się po prostu. Bardzo jest mocny żal. Lecz niestety, moje serce jest stworzone, by kochać. Byłby mniej obrażany Pan Jezus. Taki jest to wyraz po prostu. Taka jest ogromna słabość. Znaczy, taka jest ogromna ohyda tego grzechu. Ale jest stworzone, by kochać po prostu te serce. Serce jest stworzone, by kochać. Kochać grzesznika pomimo tego i jego ohydy grzechu. I to trzeba wstawać w pokorze po prostu. W pełnej pokorze przed Bożym majestatem. Słabi i nędzni ludzie nie czynią wysiłku, aby zwyciężyć siebie w czasie pokus. I co więcej, rozkoszują się swoimi nieprawościami. Tutaj to jest naprawdę wyrzut. Trzeba walczyć z grzechem. I też to nabożeństwo do serca Bożego. Do miłości Bożej po prostu. Może ciebie po prostu przylgnąć, po prostu trzeba do Niego. Może ci pomóc walczyć z grzechem. Zastanowić się, jak ja brukam ten świat. Jak ja mało daję Ci, Boże. Jak ja mało daję Ci, trzeba naprawdę podążać wolą za Panem Bogiem. Zapierać się siebie. Pan Jezus nie powiedział, jeżeli chcesz iść za mną, to siedź na kanapie. Nie, idź, weź swój krzyż i idź za mną. Zaprzyj się samego siebie. Zaprzeć się samego siebie. A więc te wszystkie nasze wady, te wszystkie nasze zmysłowe pożądanie, to, co Ty chcesz robić często, a co nie jest po Bożemu, trzeba sobie z tego wyżyć, wywalić siebie po prostu. To tak trzeba to obrazowo powiedzieć. Dusze szczególnie ukochane przeze mnie, gdy są poddane próbie, zawodzą mnie. Dusze słabe podają w zniechęcenie rozpacz. Dusze silne obojętnieją. Zobacz, jak wiele jest po prostu takiego zaniedbania wśród nas. Wiele jest tego. Po prostu jak człowiek ma tak
trochę tylko. Już myślę, że zrobiłem coś, bo trochę tam powalczyłem. Modlę się, swoje modlitwy mam wyznaczone, już się trochę modlę, więc to o, to już jestem, nie wiadomo kim. To jest ciągle, trzeba rosnąć w życiu duchowym, ciągle iść do przodu. Trzeba mieć to zawsze na uwadze, tą prawdę. Albo spinam się do przodu, albo płynę z prądem rzeki. Nie ma innej opcji po prostu. Zostawiają mnie w kościołach samego w nocy, samego w dzień. Nie troszczą się więcej o Najświętszy Sakrament, ołtarza. Nie mówię o tym sakramencie miłości, a nawet ci, którzy mówią o nim, niestety robią to z obojętnością i ciemnością. No, tutaj też pamiętam, no w sumie na tym kanale mało jeszcze mówiłem o Najświętszym Sakramencie. Widzicie, jak zostawiany jest Pan Jezus dzień i noc. Jeżeli masz czas, masz obowiązki, ci na to pozwalają. Zawsze wstępuj do kościoła, z pracy, z tego. Czy może na uczelni masz. Warto być. Jak to jest ważne, że trzeba z taką gorliwością też przyjmować Najświętszy Sakrament, nie z obojętnością. Nie mówi się o nim. Mało się mówi o czci do Najświętszego Sakramentu. Coraz mniej, coraz rzadziej, coraz są mniejsze procesje Bożego Ciała. Przecież jak się widzi porównanie procesji, jakie były 100 lat temu, 200 lat temu w Polsce, a dzisiaj, to jest bardzo, bardzo duża różnica po prostu. Obojętnie jemy. Moje serce jest zapomniane. Zapominamy o Bogu, zapominamy o czci dla serca. Cały świat po prostu. To jest straszne. To jest straszne i za to musi być też kara po prostu. Musi przyjść oczyszczenie świata. To, co jest powiedziane w Fatimie przez Matkę Bożą. Nikt już więcej nie troszczy się o moją miłość. Jakby no to jest ta miłość Boża, ale co? Troszczymy się o to, pielęgnujemy tą miłość. Bóg chrześcijański to jest jedyny Bóg, który kocha. Nie ma innego Boga, który kocha. Były te wszystkie pogańskie bożki, te wszystkie demony, nigdy nie kochały. Nigdy nie okazywała miłości wobec ludu. Tylko Bóg kocha. To jest ważne. Trzeba troszczyć o tą miłość. Jestem ciągle zasmucany. Ciągle obrażany. My setkami grzechów obrażamy Boga. I co jest ważne? Panu Bogu może sprawić radość ta pokora nasza. Twoja pokora. Z pokoru stanąć przed Bogiem. Żeby Go ulitować. Po prostu. Panie Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Stanąć w ogromnej pokorze. Zobaczyć, jaki jestem grzeszny, jaka jest we mnie słabość, jaka jest we mnie ohyda grzechu po prostu. Dla wielu ludzi mój dom stał się teatrem rozrywek. Zabawa się z kościele. Nie ma już takiej często powagi w kościołach. Niestety, no ale tak widzę, że ludzie czasem zapominają już dzisiaj wyłączyć telefony. Wchodzą i po prostu zawsze zagra ten telefon gdzieś. Trzeba wyłączać. Trzeba naprawdę powaga. Co to znaczy powaga? Powaga to jest patrzeć na sprawy takie, jakie są. Co jest w Kościele? Jest Najświętszy Sakrament, to jest Bóg. Bóg, który zasługuje na naszą cześć. Zasługuje, bo to jest największy dobroczyńca Twój. Który dał Ci najwięcej i chce Ci się dać jeszcze w Najświętszym Sakramencie. Aniołowie, którzy są przed Panem Bogiem, nie otrzymują tyle, co my otrzymujemy w Najświętszym Sakramencie. Nikt z aniołów nie jest taki, te, które są, nie wiem, tam milimetr przed Panem Bogiem, że tak powiem. Milimetr przed Panem Bogiem, to są serafinami, które by mogły jednym palcem, takie są potężne, zniszczyć ziemię. Nikt z nich nie obcuje tak blisko z Panem Bogiem, jak my. Taka jest moc Komunii Świętej po prostu. Nawet moi słudzy, na których zawsze patrzyłem ze szczególną miłością, których kochałem jak źrenicę własnego oka, którzy powinni pocieszać moje serce przepełnione goryczą, oni powinni pomagać mi w zbawieniu dusz. Kto wierzyłby w to, że od nich muszę doznawać niewdzięczności i lekceważenia? Widzę mój synu, że wielu, tutaj zamilkł, łkania, ścisnęły mu gardło, płakał dyskretnie, postępują obłudnie i zrazają mi świętokradzkimi komuniami. Depczę światła i siły, którym im ich obdarzam nieustannie. Więc no, słuchajcie, trzeba modlić się za kapłanów. Jak macie jakiegoś kapłana, wpisujcie imię w komentarzach. Będą włączone wszystkie imiona kapłanów w intencji najbliższej przy świętej łaski za stawieństwem Ojca Piłem. Nudmy się o gorliwość dla kapłanów. Trzeba modlić się o taką naprawdę miłość i gorliwość dla kapłanów, bo oni dają nam ogrom łask. Ogrom łask idzie przez ręce kapłanów. Jeżeli są gorliwi, tym więcej otrzymujemy tych łask.
tym więcej też. To jest ważne, świętokradzka komunia. Bardzo ważna sprawa. Żyjesz w grzechu. Nigdy nie idź do Komunii Świętej, jeżeli jesteś w grzechu. Nigdy nie idź do Komunii Świętej. Przegoń to. Nie dlatego, że nie ma. Ktoś pomyśli, że tego, co to jest. Nie może tak być. Trzeba stawać w prawdzie, w uspowiedzi. Tak łatwo w Polsce o tą spowiedź jest wciąż. Trzeba brać to i do tej spowiedzi po prostu, tak powiem. Jeżeli masz jakiś problem sumienia, rozwiązywać go. To jest największa głupota trwać w grzechu po prostu. To jest głupie. To do niczego nie doprowadzi. Do niczego dobrego nie prowadzi coś takiego. Jezus dalej się uskarżał. Mój Ojcze, robi mi się niedobrze, gdy widzę, że Jezus płacze. Czy doświadczyłeś tego także? Mój Synu, dodał Pan Jezus, potrzebuję ofiary, aby uśmierzyć słuszny i boski gniew mojego Ojca. Jest bardzo ważne, że to jest słuszny gniew. To nie jest tak, że to jest kaprys Boży, że Bóg sobie robi taki kaprys, a teraz się pogniewam na ziemi. Teraz spuszczę na nich meteoryty, plagę, pandemię, coś im zrobię. Ha, 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 i tak zaciera ręce. Nie ma tak. Bóg jest sprawiedliwy, a jeżeli jest sprawiedliwy, to daje to, co się Tobie należy. Sprawiedliwość to nie znaczy, że to jest, każdy ma otrzymuje porówno. Nie. To, co się komu należy. I państwom i narodom to, co się należy danemu narodowi. Czyli naród akceptuje grzech, żyje pogardzając Bogiem, będzie musiał za to pokutować tutaj, na tej ziemi. Jeżeli świat pogardza Bogiem, tak samo. Nie ma innej opcji. Mój Syn dodał, boski gniew, słuszny i boski gniew mojego Ojca. To jest Boży gniew, gniew, który jest nieprzejednany. Jak to jest, że Bóg łączy tą miłość do nas i gniew? No właśnie, bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg Ciebie kocha jako byt, Ciebie kocha w szczególności, że jesteś własny uświęcający. Jeszcze bardziej, kocha Cię w Twoich cnotach, w Twoich dobrych uczynkach, ale jesteś sprawiedliwy. A więc za dobre wynagradza, a za złe karze. Tak być inaczej nie może po prostu. Jak to by było inaczej? Co? Właśnie to jest piękne, że w Bogu jest pragnienie, ta prawda po prostu. Bóg jest prawdą. Bóg jest prawdą, więc daje tu prawdę. No i właśnie. Odnów dla mnie ofiarę z całego siebie i uczyń to bez żadnych ograniczeń. To jest, ja tak powiem, dla mnie to i dla mnie zaproszenie do Ciebie. Odnów ofiarę z całego siebie i uczyń to bez żadnych ograniczeń. A więc po prostu całkowicie oddaj się Bogu. Całkowicie oddaj się, Panie Boże, za grzeszników. Najlepiej to zrobić tą metodą Ludwika de Montfort. Oddaj się Panu Bogu przez ręce Maryi. Przez ręce, a więc oddanie się w niewolę miłości. Oddać się całkowicie właśnie w miłości do Boga. Poznanie Boga. Poznanie tej światłości, poznanie tego dobra. To jest piękne. To jest ważne. Ofiarować się za innych grzeszników. Swoje cierpienia możesz codziennie ofiarować. Swoje cierpienie za kogoś bliskiego. Za kogoś, kogo znasz, możesz to ofiarować. Ale ofiarowuj wszystkie cierpienia, które znosisz. Zdołowania, jakieś, nie wiem, depresje. Trudy pracy. Trudy wstawania rano. Trudy tego życia, jakie masz. Ofiarowuj. Mój Ojcze, ofiarę mego życia odnowiłem. Mu, jeśli doznają jakiegoś uczucia smutku, to tylko w kontemplacji Boga boleść. Jej, jak ojciec pił, był głębokie życie po prostu. On doznawał jedynie smutku w kontemplacji Boga boleści. Z tej boleści, to kontemplując po prostu. Jeśli się to odpowiada, to próbuj znaleźć dusze, które ofiarowałyby się Panu jako żertwę ofiarę za grzeszników. Pan Jezus Ci w tym pomoże. No i słuchajcie, no pomóżmy Panu Bogu, ofiarowujmy się, ofiarowuj cierpienie, możesz też nam pomóc, ofiarowując, no drobny pieniążek dać dla dobrego celu, zostając chociażby pod opieką Ojca Pio, można pomagać nam zdobywać duszę, pomagać rozprzestrzeniać to przesłanie Boże, rozprzestrzeniać. I co jest ważne, trzeba naprawdę i powoli też, powoli tak, bo często człowiek chce się rzucić, o coś usłyszy, coś zobaczy i chce, nie wiem, o jutro wstaję o 5 rano już. Jutro takie życie będę prowadził już duchowe, że już po prostu, o, aniołowie w niebie, a ich tam szczęki popadają, a później się nic nie dzieje i się człowiek załamuje. Nie ma co. Trzeba konkretnie, zdecydowanie iść
I tak, no, z umiarem, żeby też, ale pragnąć wielkich rzeczy, też taką, no, właśnie wielkodusznością, o tak opowiem. No słuchajcie, tyle na dzisiaj. Podążajmy za Jezusem, pomódlmy się za Ciebie, o tą gorliwość, o to, żeby świat już nie obrażał Boga, szczególnie Ci w czerwcu, miesiąc miłości Bożej, aby tym bardziej oddawać cześć Panu Bogu w tej no, pięknej tajemnicy miłości, w pięknej, oddając cześć Najświętszemu sercu Pana Jezusa. Salve Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.